Będziemy chodzić wokół rynku i oglądać czapki w witrynach sklepowych. Ona znalazła to nas tam na aplikacji krakow.pl i postanowiliśmy, że spróbujemy i pójdziemy. Pokażę synowi, jak wyglądają szopki. Taki spacer fajny, świąteczny. Będziemy oglądać te szopki, które są umieszczone w przestrzeni publicznej. Rynek główny przez ulicę Dominikańską, Stolarską. Dojdziemy na Plac Wszystkich Świętych, a zakończymy idąc pod Barbakanem w Ogrodzie Strzeleckim Celeste, gdzie jest wystawa szopek krakowskich. Będziemy dotykać historii głównie z tej strony, z której przypominać będzie nam ona o tej rocznicy, jaka w tym roku jest najważniejsza, czyli setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ja jestem w ogóle ze Zwierzyńca, więc jakoś tak jestem od dziecka związana z tradycją szopek i tak mam sentyment. Za tradycję, za piękne wykonanie. I szopkarzy kilku znałam osobiście. Każda ma coś w sobie, wiadomo, ale najbardziej to, jak je widzę, to myślę o tym, że ktoś na pewno włożył dużo pracy w to, żeby je przygotować. No i w ogóle ta kolorystyka i wszystko, jakby dokładność tego wykonania, wiadomo, no to robi wrażenie.